Niedziela 19 nowembra, witam CryptoFlash, informacje z kryptowalut, spekulacje na kryptowalutach, a także trochę spekulacji na rynkach tradycyjnych. Zapraszam także na Telegramy, kryptospekulacje, chat i podgrupy w przyszłym tygodniu. Wydarzenia kryptowalutowe, chodzi o eventy i unlock, zrzuty pewnych projektów. A tutaj najwięcej procentowy udział ma Space ID, jak widzimy 6% wartości 4 miliona dolarów, ale także Avalanche, tu ma wartość 2,6%, a to już będzie za dwa tygodnie tutaj Lux inny projekt. Informacje ze kryptowalut, no i będzie powrót prawdopodobnie do zarządu OpenAI, powrót Sama Altmana na stanowisko dyrektora generalnego, szybki zwrot akcji, tu według tych informacji źródeł oczywiście z dwóch stron płotu ujawnia, że zarząd z powrotem omawia obecny plan ponownego objęcia przez Sama Altmana roli dyrektora generalnego. I tu chodzi o potencjalną drogę na linii Altman-Brockman, współzałożyciel OpenAI, do osiągnięcia zysków. No i te źródła twierdzą, że jeden z nich z zarządu odegrał kluczową rolę we wcześniejszym usunięciu Altmana, wskazując na leżącą u podstaw walkę o władzę w firmie pomiędzy działaniem badań a działaniem produktów. Według tych informacji, jeśli te dyskusje zakończą się pomyślnie, to powrót Altmana i Brockmana może oznaczać znaczącą zmianę w rozwoju firmy i wpłynąć na rozwój jej strategii i produktów związanych ze sztuczną inteligencją AI. Wczoraj, w sobotę 18 listopada, SpaceX miał swoją próbę kolejną. Jak piszą, ponosi porażkę w misji podnośnego statku kosmicznego. Jednak jak podaje SpaceX, dla nich mimo tego rozbicia, gdzie ten wystrzelony w Boca Chica w Teksasie statek kosmiczny nie ukończył planowanej orbity wokół Ziemi i po około 9 minutach lotu utracono kontakt, po czym pojawił się widoczny dym wskazujący na awarię. Mimo tego, jak piszą, osiągają kamień milowy w skutecznym oddzieleniu statku kosmicznego od jego super ciężkiego wzmacniacza. No i to stanowi według nich poprawę w porównaniu z poprzednią awarią. Pamiętamy, kwiecień tego roku niektóre projekty miały swój akces podczas tej rakiety, to oczywiście spekulacja. Jednak to ten statek kosmiczny eksplodował, no i SpaceX stwierdziło, że test dostarczył bezcennych danych do ciągłego rozwoju statku kosmicznego. A ich celem jest oczywiście przewóz załogi i ładunku orbitera z Ziemi, Księżyca na Marsa i dalej. Fidelity i spotowy Ethereum ETF, wygrana dla inwestorów, cudzysłowie złożony ten wniosek na Ether, po tym jak złożyli także na spotowy Bitcoin ETF. No i w tym zgłoszeniu odnosi się także do niedawnego orzeczenia sądu Grayscale, w którym sąd stwierdził, że SEC nie znalazła spójnego powodu, dla którego powinno odrzucić kryptowalutowe fundusze ETF typu Spot, skoro dopuściła produkty oparte na kontraktach terminowych. Cena Uniswap, token Uni, nurkuje i tutaj One Inch, czy wpływa na tą cenę? Jest to według tej informacji dramatyczna wyprzedaż Uniswap przez One Inch Fund, wywołuje falę uderzeniową w miarę spadania wartości. I chodzi o to, iż niedawno sprzedano ponad 400 tysięcy tokenów Uni. Token Uni notuje cenę poniżej 5 dolarów. Warto zaznaczyć, że fundusz inwestycyjny One Inch nabył tokeny Uni kilka miesięcy temu i teraz zdecydował się sprzedać cały swój pakiet akcji. Czy to będzie miało wpływ na cenę? Wartość tych tokenów Uni osiągnęła 213 milionów dolarów. Wykres graficzny na odcieniu czarnym cena, natomiast ten różowy pasek to wpływ do sprzedaży i ten pik osiągał swoje cele. Spora liczba Ethereum o wartości 97 milionów dolarów sprzedana. Jeden z portfeli kryptowalutowy, chodzi o powiązania z Hashkey. Ta sprzedaż jednak w tym czasie Ethereum de facto wzrosła w obliczu kluczowych poziomów technicznych dla przyszłego ruchu i pomimo tego wielkiego worka sprzedaży ten wykres nie zawahał się, co z drugiej strony wzrósł o 1,265% w ostatnich 24 godzinach. Ta informacja tylko pokazuje moc, jak jest tutaj na Ethereum cenie. CBDC Kazachstan tutaj prezentują swój cyfrowy tenge w ograniczonym trybie pilotażowym w ramach pierwszej historii transakcji detalicznej, a tutaj mam przyjąć tą cyfrową walutę do końca 2025 roku i oficjalnie wprowadzają tutaj swoje testy, waluta banku centralnego, cyfrowy tenge działająca w ograniczonym środowisku z prawdziwymi użytkownikami. Chodzi o Narodowy Bank Kazachstanu, gdzie ta pilotażowa faza rozpoczęta ze współpracy z bankami drugiej kategorii i ich klientami. CBDC na całym świecie, kilka krajów pod to się przygotowuje. No i te badania sugerują, że oczekuje się, iż do końca roku 2030
osiągnie tutaj wartość 213 miliardów dolarów rocznie w porównaniu zaledwie 100 milionów dolarów w tym roku 2023. O samym Kazachstanie wartość tych transakcji do tego roku 2030 jest szacowana na aż 92% wartości transakcji za pośrednictwem CBDC. Początkiem tego miesiąca także Narodowy Bank Gruzji ujawnił, iż wybrał Ripple XRP z branży blockchain na swojego oficjalnego partnera technologicznego, a więc w long term rzecz jasna Ripple rozgrywany przez niektórych. Informacja, która już miała wcześniej swój akces, ale dla przypomnienia oczywiście Shibarium i tutaj Pacquiao, bokser, fundacja charytatywna przez 8-krotnego mistrza WBC wykorzysta blockchain do optymalizacji pozyskiwania funduszy, no i tu pewnie akces marketingowy z tego kwestii się przyczyni. De facto niektóre źródła są ciekawie powiązane przy tym akcesie marketingu, bowiem poniekąd gdziekolwiek gdzieś tam się przewija czarny osak Black Sheep z tym marketingiem. Wzrosty, spadki, oczywiście wszystko też i pompuje i spada. Te największe według CoinGecko ostatnich 24 godzin wzrosty to są tutaj te projekty z top 1000 i na grupie kryptospekulacja czad jeden z omawianych jest Zephyr Protocol, chociażby Telegram, główny czad, a także i podgrupy, gdzie projekty osiągają nowe ATH, Nexa, XNA, informuje Mateusz DKD. Są też i realizacje zysków, rzecz jasna. Informacje o giełdzie XGG roznosi się po świecie social crypto, widać na polskim podwórku, jak pisze XXX, informacje na temat innych kanałów, między innymi Chidwaren Crypto i tych innych. No de facto te projekty tutaj rozgrywane przez Was są od właśnie już dłuższego czasu, kilku miesięcy. I te starty jak tych projektów, gdzie były mało słyszalne, tutaj zostały wyłapane przez niektórych. Kryptospekulacja podgrup, zapraszam do tych głównych innych kanałów, gdzie projekty nie omawiane z listy, a ta lista projektów jest dostępna tutaj w pliku PDF, a także online. Tematy Off-Tober, Yoshi, Pomoc, News, giełdy Low Cap do dyskusji. W jednej z dyskusji na projekty krypto, czy słyszałeś o m.in. tutaj Shark, jego czelo, ten temat na social polskim podwórku także przewijany, czyli Sharpnel, Sharp gamingowy, na temat kwestia inflacji i założeń, no to już nie wypowiadam się, wasza dyskusja, zapraszam. Niedziela, dziękuję.